Nieustanny sztorm uderza bez ostrzeżenia, zatapiając na jeziorze dwa amerykańskie okręty. To jedne z najpiękniejszych wraków na świecie. Pod wodą spoczywają ciała ponad 80 marynarzy. To największa liczba ofiar, jaką podczas wojny 1812 roku pochłonęły wielkie jeziora. Niedoświadczeni płetwonurkowie byliby przerażeni. Doświadczeni też. Marynarka wojenna nie przeprowadziła śledztwa. Po blisko 200 latach Mike i Warren Fletcherowie zorganizowali pierwszą ekspedycję naukową, której celem jest zbadanie tych wraków. Podwodni detektywi. Wraki okrętów wojennych. Dwa z najlepiej zachowanych drewnianych wraków świata spoczywają na dnie jeziora Ontario w Kanadzie. W 1973 roku odkrył je archeolog amator. Dla amerykańskich okrętów Hamilton i Skerch czas zatrzymał się 200 lat temu. W morzu drewniane wraki szybko się rozpadają. Bakterie i sól niszczą drewno oraz metal, ale zimna, słodka woda wielkich jezior zakonserwowała te rzadkie przykłady XIX-wiecznego szkutnictwa. Okręty Hamilton i Skerch zatopił gwałtowny letni sztorm. Oba szkunery spoczywają na dnie, masztami do góry. Piękne, drewniane rzeźby nadal zdobią ich dzioby, a działa leżą na pokładach. Okręty wyglądają tak, jakby były gotowe do walki. Te bezcenne wraki znajdują się zaledwie 113 km od bazy Mike'a i Warrena. Zawsze wydaje nam się, że najwspanialsze rzeczy można znaleźć gdzieś daleko. A te okręty zatonęły niedaleko mojego domu. To jedne z najwspanialszych wraków na świecie. 69-tonowy Hamilton miał 20 metrów długości i był uzbrojony w 9 dział. Mniejszy, 41-tonowy Skerch miał 17 metrów długości i 10 dział. Obie jednostki były zwykłymi szkunerami przejętymi przez amerykańską marynarkę wojenną. Na każdym z nich służyło około 50 marynarzy. Rok 1813. Między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią trwa trzyletnia wojna, która ma rozstrzygnąć o losie dzisiejszej Kanady. Później nazwano ją wojną Jamesa Madisona. Wiosną i latem dwie marynarki wojenne toczyły walki na wielkich jeziorach. Nocą 8 sierpnia 13 okrętów amerykańskich i 6 brytyjskich znalazło się kilometr od siebie na jeziorze Ontario. Była ciepła, bezwietrzna noc. Obie floty odpoczywały w ciszy. Około 2 w nocy bez ostrzeżenia rozpętał się gwałtowny sztorm. O świcie Hamilton i Skerch były już na dnie. Zginęło ponad 80 marynarzy. Amerykańska marynarka wojenna nie poniosła takich strat aż do wojny domowej, która wybuchła 50 lat później. Reszta floty nie ucierpiała. Nie przeprowadzono oficjalnego śledztwa w sprawie zatonięcia okrętów i śmierci marynarzy. Nawigator Joseph Osgood. Steward John Cochrane, Boy Joseph Phillips. Stany Zjednoczone przyznały wrakom status cmentarzy wojennych na wodach terytorialnych Kanady. Od 1976 roku są chronione jako miejsce pamięci narodowej. Szczątki 6 marynarzy spoczywają na dnie obok okrętów. Być może utonęli, kiedy próbowali uciec. Pozostałych członków załogi nie odnaleziono. Ciała mogą się znajdować we wrakach. Nie wiadomo, dlaczego załogi utonęły. Kiedy usłyszałem o tych okrętach, nie myślałem o pojedynczych marynarzach, ale to byli zwykli ludzie.
They had names, they had families. Mieli nazwiska i rodziny. Fletcherowie chcą się dowiedzieć, co się stało i dlaczego tamtej nocy zginęło tak wiele osób. Muszą się dostać do wraków. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Zadanie nie będzie łatwe. Okręty spoczywają na głębokości 90 metrów. Średnia temperatura wody w jeziorze wynosi 4 stopnie. Być może właśnie to stało się przyczyną tragedii. Fletcherowie współpracują z ekspedycją naukową badającą wraki. Aby uzyskać dodatkowe informacje, musimy zejść pod pokład, by sprawdzić, czy na okręcie są zapasy prowiantu, amunicji oraz balast. Tak wyposażony okręt mógł pełnić służbę na wielkich jeziorach. Ciekawe, co znajdziemy wewnątrz wraków. Nie ma planów wnętrza szkunerów. Ułożenie burt i wręg może wyjaśnić przyczynę tak szybkiego zatonięcia jednostek. Badający mogą też znaleźć szczątki marynarzy. Jeśli szkunery zatonęły bardzo szybko, wiele osób mogło się znaleźć w pułapce pod pokładem. Ułożenie ludzkich szczątków może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak wielu marynarzy utonęło. Wraki są cmentarzami wojennymi. Statek ekspedycji musi się zatrzymać w bezpiecznej odległości i zacumować do boi. Kotwice mogłyby uszkodzić zabytki. Tutaj leży skercz. Boje ustawimy prawie 100 metrów od wraków. W 1980 roku władze Kanady zakazały nurkowania w tym miejscu. Naukowcy wykorzystają zdalnie sterowane roboty podwodne, tak zwane ROV. Robot może spędzić pod wodą bardzo dużo czasu. Płetwonurek wytrzymałby przy dnie bardzo krótko, najwyżej 20 do 30 minut. Wynurzenie trwałoby bardzo długo. Dla badaczy każda minuta pod wodą jest cenna. Nie mają planów statków i będą pracować po omacku. Pod pokład można się dostać tylko w kilku miejscach. Hamilton ma 3, a Skerch 4 małe włazy. Każdy ze szkunerów ma również rząd bulajów na rufie. Ograniczona ilość wyjść mogła uniemożliwić żeglarzom ucieczkę. Według relacji naocznego świadka, sztorm rozpętał się nagle i mógł zaskoczyć marynarzy w ich kajutach. Fletcherowie odtworzą warunki panujące pod pokładem tamtej tragicznej nocy. Sprawdzimy, czy ucieczka z okrętu rzeczywiście była utrudniona. Firma Survival Systems z Halifaxu uczy kanadyjskich żołnierzy i ratowników, co mają robić, gdy znajdą się w zatopionym statku. Mike i Warren mają do dyspozycji symulator za 5 milionów dolarów. Sprawdzą, jaki los spotkał załogi szkunerów. Przy tego rodzaju symulacji największym problemem jest woda, która gwałtownie zalewa statek i dezorientuje załogę. Aby się opanować, człowiek musi mieć jakieś punkty odniesienia, a tutaj ich brak. Mamy tylko pustą kapsułę z jednym wyjściem. Symulacja musi być realistyczna. Fletcherowie wykorzystują relacje naocznego świadka. Ned Myers, kanonier ze Skerdża, był jednym z zaledwie 8 ocalałych marynarzy. Pisarz James Fenimore Cooper, autor Ostatniego Mohikanina, opisał historię Myersa w biografii opublikowanej w 1843 roku. Kapitan spojrzał w niebo. Dziwił się, że noc jest taka spokojna, a Anglicy tak blisko. Gdyby zaczęło wiać, ruszylibyśmy do walki. Załoga postawiła żagle, a Myers drzemał na pokładzie obok swojego działa. Włączam pogodę sztormową. Dwa przemysłowe wentylatory tworzą wiatr w symulatorze. Zaraz będziemy mieć ciemną, sztormową noc. Generatory fali deszczu uzupełniają warunki panujące tamtej tragicznej nocy. Obudziły mnie wielkie krople deszczu spadające mi na twarz. Chciałem zejść pod pokład i wziąć sobie butelkę tego, co schowaliśmy w mesie. Wtedy błyskawica prawie mnie oślepiła. Przydałyby się pioruny. Miałem wrażenie, że pokład stanął w płomieniach.
Słyszałem wszechogarniające grzmoty piorunów i wrzaski. Widziałem oślepiające błyskawice, a wiatr cały czas wiał z siłą tornada. Myers obawiał się, że wiatr przewróci okręt. Próbował zrzucić żagle. Woda sięgała mi do piersi. Wiedziałem, że szkuner się wywróci. Wiatr obrócił okręt na burtę, a woda wlała się włazami pod pokład. Zrobił grzybka. Niedoświadczeni płytwonurkowie byliby przerażeni. Doświadczeni też, na przykład ja. Gwałtowny sztorm powstał prawdopodobnie pod wpływem działania prądów wstępujących powietrza. To lokalne zjawisko pogodowe często pojawia się w trakcie sztormów na wielkich jeziorach. Wiatr zrywa się nagle. Zimne powietrze frontu burzowego opada przez warstwy cieplejszego powietrza i rozchodzi się na boki jak fala uderzeniowa wybuchu. Pierwsze szkwały osiągają prędkość do 150 km na godzinę. Nie wiem, co powinienem robić, kiedy znajdę się w środku. To będzie coś. Czy konstrukcja kadłuba spowolniła napływ wody? Czy wyjście na pokład było trudne? Aby odtworzyć ostatnie chwile szkunerów, należy przeprowadzić dalsze badania. Badacze ustawiają się nad wrakiem Skercza. Mają nadzieję, że dzięki relacji Neda Myersa jako pierwsi dostaną się pod pokład po 200 latach. W 18-osobowej ekipie badawczej znaleźli się naukowcy, archeolodzy i znawcy technologii marynistycznej. Archeolog Jonathan Moore oraz inżynier Bob Clark z firmy ASI Group przez pół roku opracowywali plany operacyjne dla robotów. Chcą jak najlepiej wykorzystać każde zanurzenie. Pasją Jonathana są zabytkowe wraki, a moją nowoczesna technologia. Podwodny robot CI Falcon kosztuje 350 tysięcy dolarów. Ma metr długości, waży niecałe 100 kg i może zejść na głębokość 300 metrów. Ze statkiem łączy go kabel. Maszyny tego typu są wykorzystywane do różnego rodzaju podwodnych zadań, od napraw rurociągów po akcje ratownicze. Chwytne ramię może łapać i przesuwać pod wodą wybrane przedmioty. Robot ma kwarcowe halogeny o mocy 75 W i kamerę o wysokiej rozdzielczości. Dan Cusino ma już na koncie 200 godzin pilotowania robota. Opuszcza maszynę na głębokość 90 metrów, gdzie nie dociera światło słoneczne. Jego celem jest Skercz. Podczas pierwszego zanurzenia naukowcy obejrzą wrak od dziobu po rufę i zlokalizują najdogodniejsze drogi wejściowe. Pilot robota musi być skoncentrowany. Maszynie brakuje widzenia obocznego. Dan musi polegać na kamerze i sonarze. Zaczyna manewrować nad kruchym wrakiem. Powoli z ciemności wynurza się bugszpryt szkunera. Czekałem na tę chwilę. Wspaniale jest wreszcie zobaczyć ten okręt. Czy to jest galion szkunera? Tak. Galion, czyli figura dziobowa, jest podobizną słynnego brytyjskiego admirała Nelsona. Skercz był początkowo brytyjskim statkiem handlowym o nazwie Lord Nelson. Nazwę zmieniono, ale żeglarze uważali, że wymiana galionu przynosi pecha. Szkuner ruszył więc do walki z Anglikami z brytyjskim bohaterem na dziobie. Szkoda, że wrak jest tak gęsto obrośnięty mięczakami. W wielkich jeziorach pojawiły się pod koniec lat 80., a tutaj dotarły w 2000 roku.
Mięczaki obrastające wrak to racicznice. Pod ich ciężarem wrak może się rozpaść. Ruch wody zapewnia małżom pokarm, dlatego rzadko migrują do zamkniętych przestrzeni, gdzie woda stoi. Naukowcy mają nadzieję, że wnętrze wraku nie zostało naruszone. Początkowo wnętrza szkunerów były przeznaczone do transportu towarów przez teren wielkich jezior. Statek handlowy obciążony ładunkiem miał większe zanurzenie. Bez ładunku i z działami na pokładzie wyporność szkunerów mogła się zmienić. Na pewno. Skercz otrzymał 10 dział. Ważyły 8,5 tony i zmieniły żeglowność jednostki. Modyfikacje wprowadzone pod pokładem mogły zmienić szybkość napływu wody. Te informacje mogą wyjaśnić śmierć marynarzy. Robot rejestruje dziobowy właz obrośnięty mułem. Właz rufowy również jest zablokowany. Ułożono tu piki abordażowe używane do przytrzymywania wrogiego okrętu w czasie bezpośredniego starcia. Trzeba znaleźć inne wejście pod pokład. Robot przesuwa się w stronę rufy. Tu widać suwane okna umieszczone na pawęże rufy. Według relacji Majersa, okna prowadziły do kajuty nawigatora Osgooda, dowódcy okrętu. Możliwe, że kapitan własnoręcznie je otworzył, by zmniejszyć panujący w kajucie upał. Niezły widok. W środku jest drugie okno. Widzę drugi otwór. Drugie otwarte okno jest ważnym odkryciem. Robot może się przez nie dostać do kajuty kapitana i do wnętrza wraku. Myers napisał, że podszedł do drewnianego zwieńczenia pawęży. Tu widać to miejsce. Zatrzymałem się na chwilę na szczycie pawęży. Widziałem głowę i ramiona kapitana wystające z jednego z okien. Próbował się wydostać. Otwór okienny jest wielkości laptopa. Ma jedynie 20 na 40 centymetrów. Było za małe dla kapitana. Jego szczątki nadal mogą być w środku. Niestety robot również nie zmieści się w tym oknie. Ekipa musi znaleźć inne wejście. Naukowcy wykorzystają specjalistyczny sprzęt, mniejszego robota, w którym zainstalowano kamerę o dużej rozdzielczości. Video Ray to jeden z najmniejszych podwodnych robotów na świecie. Robot jest tak mały, że zmieściłby się w bagażu podręcznym zabieranym do samolotu. Craig Thorngren jest doświadczonym operatorem robotów. Przepracował już ponad 1500 godzin. Ten robot ma wielkość pudełka na buty i jest bardzo wytrzymały. Może zejść na głębokość ponad 100 metrów. Mamy dwa poziome pędniki. Ich ciąg jest skierowany do przodu i do tyłu. Kieruje się nimi za pomocą tego drążka. Jak można się nauczyć sterować tym robotem? Trzeba ćwiczyć. Robot jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach. Craig używał go przy badaniu ponad 50 wraków. Jednym z nich był USS Arizona zbombardowany w Pearl Harbor. Ta maszyna może się dostać pod pokład szkunera, ale rufa wraku jest bardzo delikatna. Wiele elementów jest luźno powiązanych z konstrukcją, która rozkłada się i może ulec uszkodzeniu. Cała rufa przypomina domek z kart. Wystarczy jeden fałszywy ruch, by uszkodzić rufę okrętu. Wykorzystując dane archeologiczne, Fletcherowie budują model okna. Craig będzie mógł na nim poćwiczyć. Do tego wraku nie dostał się jeszcze żaden człowiek ani maszyna. Nie wiadomo, co jest w środku.
Firma ASI dysponuje zbiornikiem o pojemności 70 tysięcy litrów, w którym przygotowuje się tego rodzaju operacje. I co ty na to? Model jest świetny. Doskonale oddaje kształt rufy. Robot będzie się przemieszczał w poziomie i podpłynie do okna pod tym kątem. Okno nie jest ułożone prostopadle. Craig musi udowodnić, że potrafi wprowadzić maszynę do środka, nie uszkadzając bezcennego wraku. Warren obserwuje postępy robota pod wodą. Craig, podpłyń powoli i oceń wielkość okna. Zajrzyjmy do środka. Przy tej pracy operatorowi nie może zadrżeć ręka. Craig musi precyzyjnie kontrolować ruch robota. Nad maszyną będzie bardzo mało miejsca. Przestrzeń ogranicza poszycie pokładu. Pod robotem również może być ciasno. Craig wprowadza maszynę do środka, nie dotykając okna. Jeśli dostanie się do szkunera, najpierw obejrzy wyposażenie kajuty. Będzie szukał mebli, rzeczy osobistych i szczątków kapitana Osgooda. Potem spróbuje dotrzeć dalej i sprawdzić, czy konstrukcja kadłuba mogła utrudnić załodze ucieczkę. Droga powrotna jest trochę mniej udana, ale ekipa udowodniła, że potrafi wprowadzić robota do wraku przez okno. Czy teraz czujesz ulgę? Tylko częściowo. Praca przy wraku będzie trochę trudniejsza. Craig nie może podpłynąć z dowolnego kierunku, tylko od lewej burty. Będą tam jeszcze działa i inne przedmioty, które trzeba omijać. Każde zanurzenie jest wyzwaniem. Długo czekałem na to, by zobaczyć wnętrze tego wraku. Ja też. Być może zobaczymy coś, co niedługo ulegnie zniszczeniu. Rufa w końcu się zawali. To nieuniknione. To ostatnia chwila. Zgadza się. Pamiętasz, jak mówiłem o domku z kart? Statek naukowców zacumował blisko 100 metrów od wraku. Dzięki temu Skerch jest bezpieczny, ale Craig nie może podpłynąć prosto do okna na rufie. Zejście na odpowiednią głębokość trwa prawie 25 minut. Craig okrąża rufę, by spotkać się z robotem Dana. Uważa, by nie uszkodzić żadnej części okrętu. Jonathan uzyskał pozwolenie na realizację projektu. Musi czuwać, by wraki nie uległy uszkodzeniu w trakcie badań. Każdy robot ciągnie za sobą 240 metrów kabla połączonego ze statkiem. Maszyny omijają kruche maszty, takielunek i żurawiki, na których opuszczano i podnoszono szalupę. Jeśli kabel się o coś zaczepi, robot może się zaklinować albo, co gorsza, uszkodzić wrak. Dwie maszyny zbliżają się do kapitańskiego okna. Dan wycofuje się i oświetla rufę. Jeszcze kilka centymetrów i Craig będzie w środku. Chyba trafiłem. Nieźle się ustawiłeś. Schodzimy? To doskonały moment. Craig musi płynąć prosto przed siebie, tak samo jak podczas testów. Jeden z członków ekipy obsługuje kabel robota, zapewniając maszynie pełen zakres ruchów. Jeśli kabel będzie zbyt krótki, maszyna nie dotrze do celu. Zbyt duży luz, a kabel może się o coś zaplątać i uszkodzić wrak. Przestałeś schodzić głębiej.
Proszę o luz na kablu. Coś mnie ciągnie. Chyba zaplątałeś się w mój kabel. Raczej nie. Wszyscy stop. Coś jest nie tak. Kabel jest napięty i uniemożliwia proste podpłynięcie do okna. Coś cię ciągnie, to niedopuszczalne. Dan cofa się i oświetla rufę. Kabel Craiga zaczepił się o żurawik na rufie szkunera. Teraz jeden fałszywy ruch robota może uszkodzić wrak. Każda próba uwolnienia maszyny będzie ryzykowna. Przesuwający się kabel tnie drewno jak piła. Craig ostrożnie próbuje się uwolnić. Jeśli żurawik pęknie, może zniszczyć całą rufę. Uwolniłeś się? Jeszcze nie. Daj trochę w lewo. Nie chcę, żeby kabel przesuwał się do przodu i w tył. Już prawie się uwolniłeś. Jeszcze trochę. Udało się. Craig podchodzi do okna pod trudnym kątem. Jonathan nie chce uszkodzić wraku. Może spróbujmy przycumować nasz statek? Wybierzemy cumę dziobową. Boi cumowniczych nie można przestawić, ale wystarczy przesunąć statek o kilka metrów, by ułatwić Craigowi zadanie. Jesteśmy bliżej środka wraku. Jest znacznie lepiej. Coś cię ciągnie? Trochę. Luz na kablu, proszę. Warren obsługuje kabel. Powoli. Craig podchodzi do okna pod ustalonym kątem. Dodatkową przeszkodą są mięczaki obrastające wrak. Cofnij się. Sonar robota uderza o framugę okna. Musimy się wycofać i ocenić sytuację. Naukowcy oglądają zdjęcia i zastanawiają się, co dalej. Jonathan kieruje operacją i do niego należy ostateczna decyzja. Musisz okrążyć statek. Kłopoty zaczynają się, zanim dopływasz do okna. Zdania są podzielone. Craig uważa, że może się dostać do środka. Okno jest większe niż przypuszczaliśmy. Mięczaków jest niewiele. Rozumiem twoje obiekcje, ale ćwiczyliśmy na znacznie mniejszym otworze. Mamy mało miejsca, a kadłub jest bardzo kruchy. Ryzyko jest zbyt duże. Jonathan kończy pierwsze podejście. Obawia się, że najdrobniejsze uderzenie może zniszczyć rufę. Żaden płetwonurek nie lubi, kiedy ograniczają go zasady wprowadzane przez innych. Kiedy współpracuję z archeologami, zaczynam rozumować tak jak oni. Martwię się, że mógłbym coś uszkodzić albo oderwać racicznicę od kadłuba. Trzeba znaleźć inny sposób na ustalenie, dlaczego 8 sierpnia 1813 roku zginęło tak wielu marynarzy. Mike i Warren badają inny XIX-wieczny szkuner, podobny do Hamiltona i Skercha. Mają nadzieję, że w ten sposób dowiedzą się, co się działo pod pokładem tonących okrętów. Szkuner Tiller leży 7 km na południe od Hamiltona i Skercha, na głębokości 30 metrów.
Przepisy zabraniają nurkowania z akwalungiem na głębokość większą niż 30 metrów. Fletcherowie muszą założyć skafandry zasilane powietrzem z powierzchni. Po wynurzeniu się będą musieli wejść do komory dekompresyjnej, by oczyścić krew z rozpuszczonego w niej azotu. Ludzki organizm nie wchłania azotu. Wytrąca się z roztworu, kiedy nurek się wynurza. We krwi tworzą się pęcherzyki gazu, a nasze ciała tolerują wyłącznie tlen. Komora dekompresyjna uchroni Fletcherów przed chorobą Kessonową. Sprzęt do nurkowania komercyjnego jest niewygodny. Czuję się w nim dziwnie, ale nurkowałem tak już tysiące razy. Skafander ma podłączoną tak zwaną pępowinę, która zapewnia powietrze i łączność. Łatwonurkowie muszą uważać, by kable nie zaplątały się w szczątki wraku. Mają tylko 30 minut na zbadanie szkunera. Tiller również jest obrośnięty mięczakami. Te włazy mają 4 metry kwadratowe. Są 4 razy większe od włazów na Hamiltonie i Skerczu. Sprawdzę, czy uda mi się wejść do środka przez właz na dziobie. Tiller był szkunerem handlowym, tak samo jak dwa pozostałe wraki, zanim przerobiono je na okręty wojenne. Chyba się zmieszczę. Wejdę do środka i przyjrzę się budowie wewnętrznej statku. Oględziny wnętrza szkunera dostarczają nowych informacji. Zaprojektowano je tak, by ładownie miały jak największą pojemność. Kiedy Hamilton i Skerch zostały okrętami marynarki, w podobnych pomieszczeniach zamieszkały ponad 40-osobowe załogi. Przesuwasz się w stronę dziobu? Nie, idę na rufę. Widzę już pawęż i belki podpierające pokład. Podporowe belki pokładu to jedyne pozostałości szkieletu statku. W środku nie ma żadnych wręg ani grodzi dzielących ładownię na mniejsze pomieszczenia. To dziwne. Mały handlowy szkuner mógł mieć pod pokładem jedną dużą ładownię. Obsługiwała go nieliczna załoga. Na okręcie wojennym pod pokładem mieszkały dziesiątki ludzi. Ich liczebność mogła utrudniać ucieczkę. Na ówczesnych jednostkach budowanych z myślą o walce oddzielano przestrzeń mieszkalną od magazynowej i przeznaczonej na broń. Grodzie spowolniłyby napływ wody. Jeśli wszystkie trzy szkunery wyglądały w środku tak samo, załogi okrętów wojennych mogły mieć tylko parę sekund na ucieczkę. Wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać, gdy ponad 40 osób próbowało się wydostać z okrętów. Fletcherowie mają tylko 7 minut na ostatni przystanek dekompresyjny. Wynurzają się, by zakończyć dekompresję w komorze. Opóźnienie może wywołać chorobę Kessonową. Płetwonurkowie wynurzają się, ale ich pępowiny są splątane. Mike i Warren wspólnymi siłami próbują się uwolnić. Musicie poluzować linę. Luz dla pierwszego nurka. Tato, spróbuj przepłynąć pode mną. Nie mogę się ruszyć. Mają tylko 3 minuty na uwolnienie się i wejście do komory dekompresyjnej. Chyba widzę, gdzie się splątały. Udało się. Warren rozplątał liny. Ekipa pomocnicza ma niecałe 2 minuty na uwolnienie płetwonurków z kasków, uprzęży i pianek. W ich krwi tworzą się groźne pęcherzyki azotu. Ich obecność może doprowadzić do paraliżu, a nawet śmierci.
Fletcherowie wskakują do komory dekompresyjnej z zapasem zaledwie 10 sekund. Have a good flight, boys. Ciśnienie wewnątrz metalowej komory zostaje wyrównane z ciśnieniem z ostatniego przystanku dekompresyjnego. Zacznijcie wdychać tlen. Fletcherowie mieli okazję obejrzeć wnętrze XIX-wiecznego statku handlowego. Czy Hamilton i Skerch wyglądały w środku tak samo jak Tiller? Czy w jednostkach przerobionych na okręty wojenne dodano grodzie? Jeśli nie, woda mogła je zalać w ciągu kilku sekund, a marynarze nie mieli czasu na ucieczkę. Wrak Hamiltona jest naszą ostatnią szansą. Okręt leży na dnie 500 metrów od Skercha. Oba szkunery zatopił ten sam sztorm. Nie zachowały się relacje naocznych świadków katastrofy Hamiltona. Możemy zaczynać. Ten szkuner ma 20 metrów długości i 6 metrów szerokości. Jest większy od Skercha, ale na pokładzie ma tylko 3 włazy. Powierzchnia największego z nich to zaledwie 1,5 metra kwadratowego. Poszukiwanie dogodnego wejścia rozpoczyna się na dziobie. Z ponad 40-osobowej załogi okrętu ocalało tylko 8 marynarzy. Odnaleziono nieliczne szczątki. Dan, wróć i zatocz koło. Pokaż robota Craiga. Chcę go dobrze widzieć. Naukowcy pracują bardzo ostrożnie. Wiedzą, że wrak jest cmentarzem wojennym i wszędzie mogą leżeć ludzkie szczątki. Szczątki ludzi, którzy utonęli, zwykle pozostają w tym samym miejscu. Na tym polega piękno wielkich jezior. Nie ma tu silnych prądów ani huraganów, które mogłyby wszystko poprzesuwać. Nie ma też zwierząt, które mogłyby zjeść ludzkie kości. W obu wrakach panują warunki, w których mogły się zachować organiczne szczątki, drewno i kości. Craig ustawia się nad dziobowym włazem, który zrobił się jeszcze ciaśniejszy z powodu porastających go racicznic. Operator opuszcza robota. Tym razem manewr się udał. Na monitorach pojawiają się zdjęcia wnętrza Hamiltona. Tutaj również widać mięczaki, ale jest ich znacznie mniej. Pierwszy raz od blisko 200 lat ludzie mogą obejrzeć wnętrze szkunera. Widać różne odpadki. Być może z tych połamanych desek sporządzono meble dla załogi lub wyposażenie kabiny. Craig obraca robota tuż pod włazem. Pojawia się otwarta przestrzeń, taka sama jak na Tillerze. Dowody wskazują na to, że woda mogła zalać okręt w ciągu kilku sekund. Na pewno wdarła się właśnie tędy. Jak to opisał Ned, woda wlewała się włazami. Według Myersa burza zastała wielu żeglarzy pod pokładem. Ludzie spali pod pokładem. Na słodkowodnych akwenach w nocy zawsze jest chłodniej i wielu na pewno schodziło niżej, szukając cieplejszych koi. Robot nie odkrył szkieletów w tej części szkunera. Craig wyprowadza robota z okrętu i przemieszcza go w stronę rufy, gdzie znajduje szalupę. Hamilton zatonął tak szybko, że nie było czasu na ucieczkę. Craig szuka kolejnego celu. Jest nim właz na rufie. Jak się zachowuje pępowina? Wszystko gra. Nie dotykamy wraku. Właz jest otwarty. Craig schodzi 2 metry pod pokład. Naukowcy zauważają coś w kajucie. Przy
ścianie obok włazu widać stojak na muszkiety. Broń nadal jest na miejscu. Policzmy je. Widzę 11 sztuk. Muszkiety cały czas musiały być pod ręką. Są dowodem na to, że załoga mieszkała pod pokładem. Craig porusza się w ciasnym pomieszczeniu i próbuje opuścić robota jeszcze niżej. Musisz się cofnąć. Nie możesz dotknąć tego elementu. Jest bardzo delikatny. Załoga próbowała uciekać właśnie tym przejściem. Jest strasznie wąskie nawet dla małego robota. Craig przesuwa maszynę centymetr po centymetrze. Świetnie ci idzie. Wrak nagradza naukowców kolejnym odkryciem. To mi wygląda na półkę. Mike zauważa coś, co może mieć związek z załogą. To ułożona poziomo deska. Moim zdaniem to mogła być koja. Pod nią jest następna. Być może jest to pomieszczenie mieszkalne załogi. Tutaj wdzierająca się pod pokład woda zaskoczyła marynarzy. Jeśli to rzeczywiście jest koja, a Hamilton szybko poszedł pod wodę, marynarze mogli być uwięzieni właśnie w tym pomieszczeniu. Pokład pokrywa gruba warstwa osadu. Pod nią na zawsze spoczęły szczątki załogi. Warren zaczyna zwijać pępowinę. Podwodny robot pozwolił nam zerknąć w przeszłość. Ukazał naukowcom wnętrze szkunera Hamilton. Z powodu braku grodzi i wręg, wdzierająca się włazami woda mogła szybko zalać okręt. Czy ucieczka z wywróconych jednostek rzeczywiście była tak trudna? Fletcherowie sprawdzą to w symulatorze firmy Survival Systems. Przyznaję, że trochę się denerwuję. To bardzo trudne. Ogromna masa wody będzie się wdzierać do środka przez jedyne i dosyć małe wejście. Mike zostaje na zewnątrz. Pomoże Warrenowi, jeśli coś mu się stanie. Sprawdzimy, jak długo płetwonurek będzie uwięziony w kapsule. No dobra, możecie zrobić duże fale. Obudziły mnie wielkie krople deszczu spadające mi na twarz. Chciałem zejść pod pokład i wziąć sobie butelkę tego, co schowaliśmy w mesie. Wtedy błyskawica prawie mnie oślepiła. Jesteśmy gotowi. O rany. Niesamowite. Przez właz wdziera się 17 ton wody, która błyskawicznie wypiera powietrze z kapsuły. Woda od razu zalała całą kabinę. Gdzie ja jestem? Nie wiem, gdzie jest góra. Minęło pół minuty, a potem minuta. Bez akwalungu nikt nie wytrzymałby tak długo, zwłaszcza jeśli okręt zatonął nagle i to w nocy. Po minucie nurkowie sprawdzają, czy Warrenowi nic się nie stało.
końcu Warren wydostaje się z kapsuły, ale na powierzchni musi się zmierzyć ze sztormowymi falami. Skoczyłem i wpadłem do wody parę metrów od miejsca, gdzie stałem. Moim zdaniem szkuner zatonął w tej samej chwili. Jak było? Wszystko wydarzyło się znacznie szybciej niż przypuszczałem. W mgnieniu oka znalazłem się pod wodą. Marynarze byli zaskoczeni i mieli tylko kilka sekund, by wydostać się na pokład. Teraz już rozumiem, co się wydarzyło tamtej nocy i jak trudne było wydostanie się z okrętu. Nic dziwnego, że tylu marynarzy utonęło. Ned Myers był jednym ze szczęśliwców. Chwilę po tym, jak wskoczył do wody, znalazł szalupę ze Skedża i wdrapał się na pokład. Uratował jeszcze 7 rozbitków. Blisko 200 lat później ekspedycja naukowa po raz pierwszy znalazła się w jednym ze szkunerów. Częściowo udało się wyjaśnić, dlaczego tyle osób straciło życie w dniu katastrofy. Dla uwięzionych pod pokładem załóg okręty stały się trumnami. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Marek Lenek.